Cześć kochani, witam was na swoim kanale. Mieszkam w Polsce już prawie 5 lat. Stwierdziłam, że spróbowałam bardzo i bardzo dużo wszystkiego. Byłam na różnych imprezach, wydarzeniach, urodzinach, weselach, wigiliach, różnych świętach i myślę, że próbowałam już wszystko. I przyszedł taki mi pomysł, że poprosiłam Alonę mi pomóc. Ona kupiła dla mnie, przygotowała i kupiła 12 potraw. I w tym odcinku będę próbowała zgadnąć, co to jest. Nie jest to łatwa sprawa, dlatego że mam maseczkę i moje oczy będą zamknięte. Tylko od smaku będę próbowała zgadnąć, co to jest. Możliwe nie będę wiedziała, jak to się nazywa, dlatego tu gdzieś tu będą się później pojawiać te nazwy, o których będę mówiła, wypowiadała, albo Alona będzie mi w tym pomagała. Jeśli Wam jest to ciekawe, to koniecznie musicie zostać w tym odcinku. I tak jedziemy. Ale ona powiedziała, że głównie, żeby nie zasnąłem pod tą maseczką. Myślę, że to jest możliwe. Właśnie nigdy w życiu nie korzystałam z maseczek. Jest trochę niewygodnie, ale dam radę. Wiecie co? Myślę, że przed świętami to nawet jest wspaniała okazja, żeby coś podobnego zrobić ze swoimi znajomymi. Zobaczymy, jak ten eksperyment się potoczy. Na pewno po tym będę słabo widzieć. Kompletnie nie wiem, co na mnie czeka. To jest totalna tajemnica dla mnie. Po prostu zadzwoniłam do Leny, poprosiła, żeby ona przygotowała do 10 potraw. Ona przygotowała 12. Po prostu mamy dzisiaj świątecznie, po prostu jak wigilię. No i zaczynamy. I tak, to potrawa numer 1. Ta potrawa numer 1 jest najbardziej ulubiona przez Polaków potrawa, z tego co słyszałam. Powiem Wam, że pachnie to niesamowite, naprawdę. Nie miałam dzisiaj z rana śniadania, się spóźniałam, najpierw myślę, dobrze, coś zjęłam, później, a po co Alony, chyba mnie nakarmi. No właśnie, myślę, że zgadniesz. My też mamy takie... Pytanie, czy będzie mieszane słone, słodkie, słone, słodkie, czy będzie najpierw słone, później słodkie, czy jak na chcesz. No to jest wszystko jedno. Podnoszę ci do buzi, otwieraj szerzej. To jest pierogi ruskie. No widzisz, mało tego, że zgadnęłaś, że pierogi, to jeszcze zgadzasz, że ruskie. Takiego nie mamy w Ukrainie. No i oni chyba jest z białym serem i to ich właśnie wyróżnia, bo mamy... Przepraszam, że mówię i jem. Z tymi oczami. Też przepraszam. Mamy tak, że mamy z ziemniakami i cebulą, ale nie ma połączone ziemniaki i ser, dlatego ten akurat smak zgadnie zawsze. Jadłam kilka razy tylko w życiu. Bardzo mnie dziwi właśnie potrawa taka świąteczna, barsz z uszkami, z grzybami albo z kapustą. Dla mnie jest takie to dziwne połączenie, ale barsz ogólnie bardzo i bardzo lubię. Polski i ukraiński oczywiście. To jest moja narodowa potrawa. Znaczy tą potrawę, którą Ci teraz będę dawała, pierwszy raz kosztowała w Polsce. Na Ukrainie nas takiego nie robią, a robią to też na różne sposoby w Polsce. Spróbuję Ci dać tak, żeby tam było wszystko trafiło, co tam tutaj jest w potrawie. Znaczy uważam to za dosyć dobre. Lubię nie, to. Nie, ono jest dobre, ale... Nie wiesz co to? Nie wiem, fasol? Ciepło. Ciepło, blisko. A można jeszcze? Jest takie słodko... Słodko-słone. No właśnie. Ciecielica? Otwieraj. Coś tego rodzaju, ale... Nie ciecielica. Takie tradycyjne polskie... Taka danie? Taka jako dodatek. Fajnie to jest, naprawdę fajnie. Tylko ja nie wiem w ogóle, co to może być. Jakieś tam warzywka są? Jakiś sousik? Ragu? Znaczy, bo ragu to z mięskiem, prawda? Czy nie? Tak. Kompletnie nie wiem. A to jest śląskie? Czy znaczy, ja widziałam to w wydaniu takim innym, bez takiego sosiku, a na Śląsku właśnie jedzą z takim... To jest fasolka w ogóle? Nie, to nie fasolka. Dobra, tego konkretnie nie wiem, naprawdę. Co to w ogóle jest? To jest marchewka z groszkiem w śmietanie. Co? Nie! Ja po prostu nie lubię marchewka, a nawet nie skumała, że tam jest marchewka. Mam nadzieję, że nie masz na niej alergii. Nie mam. Ja po prostu nie lubię gotowane marchewki. To jeszcze pochodzi mnie z dzieciństwa w ogóle, takie mam nabyte. Ale fajnie to jest. Marchewka z groszkiem. Ale słyszałaś o takim? Nie.
Żadnego razu nie próbowałam na żadnej imprezie, bo jakieś z obiadku, albo w ogóle nigdy kompletnie tego nie próbowałam, nawet, ale naprawdę jest świetne. Nawet w słoikach sprzedawają to. Co ty? Tak, jak na przykład fasolka jakoś tam marynowana. Ale po prostu naprawdę... Ja myślę, że jakbym miała otworzone oczy, to nawet tego by nie wzięłam, bo ja kompletnie nie lubię marchewki gotowanej, a to jest po prostu... Można jeszcze? I widzisz, i tak w życiu tak jest, że myślisz, że czegoś nie lubisz i nigdy teraz nie czuję marchewkę. Normalnie czuję marchewkę. Wcześniej nie było tego. O nie. Nie, ale... Tak, ja ci dam tylko mały kawałek, bo myślę, że szybko to zgadniesz. Otwieraj. Muśkie. Możesz gryźć, bo to się gryzie. Kabanos! to akurat bardzo, bardzo lubię. No, każdy Ukrainiec lubi kabanosy, bo tam jest mięso. Dobre to jest. Kabanosy to zawsze jak gdzieś jadę, to kupuję sobie w drogie kabanosy, bo to jest tak świetne, rytuje. Jak nie masz gdzie i kiedy coś tam zjeść, a jesteś głodny i nie masz już sił, to naprawdę to pomaga. Tak, następne. Już trzy pytania nam się skończyły. Aha, dobrze. Chciałam więcej ciepłych rzeczy, ale musiałaby specjalnie to robić. Z tym groszkiem to naprawdę świetnie wymyśliła. To, co ci teraz dam, wiem, że też bardzo lubisz, ale jest o tak dziwnym smaku, że ja jak to kosztowałam, mogłabym zwątpić, ale rodzaj jedzenia na pewno zgadniesz. Ja ci dam widelec. I pokażę, gdzie masz buzię. To jest ryba? Morela? Nie. To chcesz uzgadnić jeszcze rodzaj ryby? No pewnie. Jestem z nadmorza. No, tak. Czekaj, to jest śledź? Nie, śledzina. Jest to rybka, jest to pstrąg. Aha. Ale w takim wędzeniu takim specjalnym. Bardzo. Jest to niemiecka ryba, znaczy z Niemiec. Dostałam wczoraj od gościa z hotelu, jest taki u nas kochany pan i przywiózł nam wielkanocny rybę. Tak, wiem. Zjemy zaraz na śniadanie, a potem normalnie zjemy. Ryba na śniadanie. To tylko my potrafimy. Następne jedzenie, które ci tu znalazłam. Jestem pewna, że nie zgadniesz. Kolejny groszek? No, powiedzmy. Słyszę jakieś dźwięki dziwne. Coś za ciłok. Czyli to jest typu rodzaj pasztetu, prawda? No, po co to powiedziała? Czekaj. Ale musisz mi powiedzieć, co to dokładnie jest, bo to nie jest taki pasztet. To, żeby widziała, jakie konsystencje. Ale to szerzy. O. Cała teraz będziesz. Oświadczam, że wszystkim... To jest hummus. Ja to akurat próbowałam. Bo tak. Ja nie jadłam. Jak ja go kosztowałam, myślę... Bardzo i bardzo lubię. I ten hummus akurat jest bardzo dobry, bo czasami naprawdę... Można jeszcze? Za chwilę tu jeszcze można. Nie, naprawdę bardzo dobry hummus. Tak? Kilka razy próbowała taki, że po prostu nie da się zjeść, a ten akurat jest idealnie przyprawiony, idealne konsystencje i czuć jeszcze taki pikantny ten pomidorek. Dobre jest, naprawdę. Dobra. Byłam akurat na kilku imprezach, gdzie robili takie dobre, zdrowe potrawy i tam akurat próbowałam hummus z różnymi warzywkami. Co ty tam przygotowała? Otwieraj, Buźka. Brzmi bardzo pysznie. Smakuje, nie? Może dlatego, że zimny jest. Jakieś pióra z warzyw? Marchewka, groszek, znów? Nie. Ale nie zgadniesz, bo to nie da się tego zgadnąć, to nie jest ani doprawione, ani nic. Mówię ci, nie czy będzie zgadywać? Nie, ja kompletnie nie wiem, co to jest. Taki jak pasztet, ale... Jest to produkt marki Gerber. Coś ci o tym mówi? Nie. Nie mówię. No nie dziwię się, bo mi też to nic nie mówiło, ponieważ my nie mamy dzieci. To jest jakieś jedzonko dla dzieci? To tak wygląda jedzonko dla dzieci? Tak smakuje. Jak oni to jedzą? Tak smakuje. To jakaś zupa? Jest to indyk z dynią i ziemniaczkami. Nie, no po prostu naprawdę. No ziemniaki to tak. Dynie
Delikatnie, o indyko? No to nie było. Dynia tylko w kolorze. Nie było indyka? Nie było. Co to? Nie, ojoj. No teraz same pyszności. Ach, całe szczęście. Dam ci do buzi, bo jak dotkniesz, to się dowiesz. Otwieraj mordkę. Jest to jedzenie naszego dzieciństwa. Tak, paleczki kukurydzane. Kukurydziane paluszki. Paluszki. No, najgorsze patyczki. Jest to, że... patyczki do uchów. Do buzi. Najgorsze jest to, że później to wszystko na zębach zostaje. Mhm. Ale nawet teraz bardzo to lubię. Najważniejsze później się nie uśmiechać do chłopa. Co żółte. Chociaż ja akurat to było łatwo. Otwieraj mordkę. I ciekawa jestem, czy Wiela zgadnie, jak to po polsku się nazywa. No. Finik. Da, finik. A po polsku? A po polsku? Daktyle. Kak? Jak? Daktyle. Lubię to. No. Zdrowe słodyczy. Tak. Często zastępujemy, jak często sobie odmawiamy słodkiego, zastępujemy właśnie tą słodyczą sobie. No, bardzo, bardzo fajnie. Po daktyle otwierę buzię. Ja uwielbiam to. Do filmu. A jeszcze sosem syrowym. Alona ostatnio gotowała niesamowity sos syrowy. Ja po prostu potem próbowałam dwa razy gotować, kompletnie tak nie wyszło. No i co to? To jest chipsy, tylko nie ziemniczane. Tak. Bardziej jako tortyla, tak? Tak, kukurydziane. No, jestem mistrzem od chipsów. Nie przypadkiem to kupiła, będę chyba dzisiaj jakiś film oglądać. Może. To będzie wiadomo, co to mniej więcej, ale musisz zgadnąć. Nawet ci powiem, że musisz zgadnąć, co to za marka tego jedzenia. Nawet markę? Tak. Myślę, że się. Halo, kobieto, przecież to pierwszy odcinek. Uda ci się, serio. Na pewno to jadłeś i na pewno to lubisz. Otwieram. To jest pudding? Tak. Jadłam to tylko jeden raz w życiu. Jest bardzo popularny. Zot? Znaczy marka, no dobra nazwa. Jedno to kojarzę. Dlatego, że jest w naszym mieście. Tak, ona właśnie zgadła, bo to Zot marka. Naprawdę? Tak. Ja właśnie po prostu, to jest jedna, którą kojarzę oprócz Activia. I Danon. Danon miałam w swoim rodzinie. Zależy. No, mówię ci, że jadłam to tylko jeden raz w życiu. Ja zjem. Dobrze. Lien, no to chyba lubisz. Tak! Żelki. Żelki, tak. O smaku? Może? Pomarańczowej? Zgadniesz? No prawie. Brzoskwiniowej. Znaczy te smaki chemiczne, oni tak podobne. Mm-hmm. Słodkie. Mm-hmm. Nie? I ostatnie. Uważam to za najlepsze poza potrawami słonymi. Jestem ciekawa. Najlepsze jedzenie dla każdej dziewczynki. A ty nie lubisz. Gryź. Podobno do Snickersa. Czyli czekoladka, tak? Batonik. Tylko nie zgadnij, jak się nazywa. No nie zgadniesz, bo to taka jakaś mała znana. Bardzo dobre, to jest podobne do Snickers, tylko z dużymi orzechami. Mhm. I z karmelem. Tak, słonem, bardzo, bardzo dobre. Słonem? I to wszystko, tak? Mhm. O, dzień dobry. Makijaż cię cały. Makijaż po prostu już mam na policzkach aż. Jednak co, maska była za mała. Pokaż mi to. I szybko zaczynam jeść. Bo bardzo, tak sobie właśnie z orachisem. Super, bardzo. Właśnie to jest bardzo, bardzo dobre. Naprawdę. Nigdy by nie zjadłam tej potrawy.
Właśnie, nigdy by tego nie zjadłam, jakby to wiedziała. Naprawdę. Ale jak to nie dałam, jest najgorsze, nie? No, jak ja powiedziała, też, że to jest marchewka, wyczuł. Od razu mózg to się wyczuł. Ja tak od razu, marchewka, no, no. Widzisz jak powiedziałaś? Fajnie. Ale jak nie widziałaś, to... To jadłam. Jadłaś. To akurat... Drugi raz by tego nie zjadłam. Nie, to akurat nie moja bajka. Kochanie, mam nadzieję, że ten pomysł, ten odcinek Wam się spodobał, zachęcił do Waszych eksperymentów z jedzeniem. Naprawdę polecam. Takie zwykłe, proste produkty, większość z których mniej więcej kojarzę, gdzieś tam próbowałam, może nie, ale jak to ubierasz maseczkę i nie widzisz, zupełnie inne odczucia i odbieranie tego wszystkiego. Polecam serdecznie. Jak się spodobał się ten odcinek, to oczywiście czekam na Wasze łapki w góry, subskrypcja, dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Dziękuję bardzo, że byliście z nami i do kolejnego odcinka. Wszystkim pa! Intensywnie, intensywnie!